Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie kolejny szybki bardzo przepis. Będzie to strudel jabłkowy z wykorzystaniem ciasta francuskiego, cynamon, trochę cukru. Tu jest bułka tarta. Na to ciasto akurat u mnie 3 jabłka, aczkolwiek te jabłka są bardzo duże, więc jeśli będziecie mieli mniejsze, to 4. To przystępujemy do robienia naszego ciacha. Więc na początek jabłka musimy oczywiście umyte uprzednio obrać. Ja będę sobie robił dzisiaj 2 strudle, więc tych jabłek trochę więcej sobie obierę. Więc obieramy jabłuszka i ścieramy na tarce na grubych okach. Za chwilę pokażę. Jabłko ścieramy na tych większych oczkach. Ja je ścieram po prostu do ogryzka i tyle. Teraz do naszych jabłek dodam trochę soku z cytryny. Podsypię to delikatnie cukrem. W zależności jakie jabłka macie słodkie, ja to po prostu robię na oko. To są jakieś 2 dobre łyżki. Zamieszam. Jak widzicie, to niech chwileczkę tylko stoi, parę minut, nie za długo, bo jabłka zaczną wam się robić brązowe. Ściemnieją po prostu. A tego byśmy nie chcieli. One puściły dość dużo wody. Więc ja sobie teraz wrzucę szybko na sito. Żeby trochę odciekły. Ok. I teraz tak. Biorę nasze ciasto. Ciasto sobie rozwinąłem na stole. Teraz je tylko podsypię bułką tartą. A z bułką tartą chodzi o to, że ona mi po prostu wciągnie wilgoć z tego, z tych jabłek. I tym samym nie rozmoknie mi ciasto. Ok. Teraz układam jabłka. Posypię tylko po wierzchu cynamonem mielonym. Ok, wystarczy. Pięknie pachnie ten cynamon. No i zaczynamy rolować. Nic wielkiego. Trzymamy za ten papier po prostu. Coś w tym stylu. Boki podwijamy, tak jakbyśmy zawijali gołąbki. Ok, i rolujemy do końca. Ok, wyszła nam taka rolada fajna. Przykładam z powrotem na papier. Lekkie poprawki, cyk, cyk, cyk. I już wkładam do piekarnika. Aha, jeszcze zanim włożymy do piekarnika, jedna rzecz. Tu jest żółtko i troszeczkę wody. I tylko posmarujemy ładnie. I wrzucamy do piekarnika. Piekarnik mam rozgrzany na 200 stopni z termoobiegiem, więc wkładam to, później pokażę jak będzie wyglądało. Tak wygląda mój strudel wyciągnięty z piekarnika. Piekł się 30 minut. W 200 stopniach. On teraz musi wystygnąć i pokażę wam za chwileczkę w przekroju, jak wystygnie, jak wygląda. Tak wygląda nasz strudel po wystygnięciu. Teraz ukroję kawałek, pokażę jak wygląda w środku. Jak to ciasto francuskie troszeczkę się kruszy. Okay. Tak wygląda przekroju. O, teraz lepiej, złapałem ostrość. Tak wygląda strudel z jabłkowym nadzieniem. Naprawdę świetnie smakuje. Zaraz zresztą spróbuję sobie, czy
ten wyszedł mi tak samo dobrze jak poprzedni. Chociaż tu nie ma co zepsuć, bo naprawdę przepis jest bardzo prosty. Mhm. Jest super, bo jest taki delikatnie wilgotny od tych jabłek w środku. I ten cynamon, no świetnie z jabłkiem wiadomo gra. Większość z nas lubi szarlotki, a to jest taki właśnie taki strudel jabłkowy, bardzo przypomina szarlotkę. Do tego to ciasto jest naprawdę świetne. Polecam ten przepis, zapraszam na inne moje przepisy. Oczywiście dajcie subskrypcję, skomentujcie i do zobaczenia w następnym filmie.